Brawo. Tak bez pukania? Przeciągnąłeś ojca na swoją stronę i myślisz, że ci się teraz upiecze? Ach, wiesz co, ja nie wiem, o co ci chodzi, kochany, ale akurat wolałbym skupić się na robocie, niż szukać kolejnej awantury. Pracownik miesiąca się znalazł. Słuchaj, ojca może urobiłeś, ale ja wiem, że to jest ściema. Podajesz teleki Magdzie. A wiesz co ja myślę? Że ty chyba faktycznie ślimpie zabujałeś, skoro robisz wszystko, żeby być blisko niej. Ciekawy jestem, co na to twoja narzeczona. Słuchaj, nie zmieniaj tematu. Zresztą to nie jest twoja sprawa. A może urządzałaby cię taka mała zamiana żon, skoro tak kręci cię Magda, to wiesz, Julka też jest całkiem, więc myślę, że się dogadamy. Gadaj sobie, co chcesz. Ale ja znajdę dowody na to, że trujesz Magdę. Będziesz skończony.